Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na drugiej części filmu dotyczącej spersonalizowanej e-mapy. Wykonamy sobie ćwiczenie drugie. Mapy Google, myślnik wycieczka po okolicy. Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem wycieczki i chcesz ustalić trasę po swojej okolicy. Stwórz mapę, w której odwiedzisz 5 miejsc. Wykorzystaj możliwości aplikacji Mapy Google. I teraz wchodzimy sobie na początku w przeglądarkę i wpisujemy sobie Mapy Google. I oczywiście klikamy sobie tutaj, no i w pierwszym kroku będziemy chcieli się zalogować, czyli logujemy się na swoje konto na Gmailu. Ja się szybko tutaj zaloguję. I będziemy tutaj ustalać trasę. I teraz tak, będziemy sobie ustalać trasę w okolicach Kraśnika, czyli wpisujemy sobie Kraśnik tutaj w przeglądarkę i będziemy chcieli, widzimy, że tutaj mamy obszar Kraśnika, będziemy chcieli wyznaczyć pewną trasę, czyli klikamy sobie wyznacz trasę. I teraz, żeby wyznaczyć tą trasę, oczywiście będziemy chcieli mieć 5 punktów docelowych. I teraz ja chciałbym moją wycieczkę zacząć od siłowni, czyli na początku pierwszym naszym krokiem będziemy chcieli tutaj, żeby pierwszym krokiem była siłownia, czyli wpisujemy sobie tutaj Iron Works Gym Spa. To jest nasz pierwszy przystanek, który będziemy chcieli zrobić. Kolejnym naszym przystankiem będzie sąd. Widzimy, że mamy tutaj sąd rejonowy w Kraśniku. No i tutaj będziemy chcieli wybrać punkt docelowy lub kliknąć na mapę. Czyli ja będę chciał kliknąć sobie sąd rejonowy, czyli będziemy chcieli zrobić taki przystanek. Dalej, kolejnym naszym przystankiem, który będziemy chcieli odwiedzić, będzie tutaj park imienia Jana Pawła II. Czyli dodajemy sobie kolejny przystanek i tutaj będzie park Jana Pawła II. Możemy sobie oczywiście wpisać park Jana Pawła II w Kraśniku. Kolejnym naszym przystankiem, który będziemy chcieli zrobić, możemy tutaj też usunąć o to. Kolejnym naszym przystankiem będzie muzeum. Widzimy, że mamy Muzeum 24 Pułku Ułanów, czyli mamy tutaj. No i jeszcze byśmy chcieli dodać kolejny przystanek, na przykład chcielibyśmy z powrotem, no można powiedzieć, chcielibyśmy tutaj dotrzeć na cmentarz, żeby poświęcać cmentarz. Czyli klikamy sobie coś takiego. I widzimy, że mamy taką trasę, czyli tutaj zaczynamy trasę z tego miejsca i idziemy sobie tutaj. To jest oczywiście trasa samochodowa, ale my byśmy chcieli tą trasę zrobić pieszo. Czyli widzimy, że nasza trasa troszkę się zmienia, czyli ma troszkę inny kształt. Tutaj oczywiście, gdybyśmy chcieli zobaczyć, jakie restauracje są wokół, klikamy sobie restauracje i widzimy, że w tych punktach są restauracje. Oczywiście możemy tutaj również zobaczyć, kiedy są otwarte i wykonać, jakie są oceny tych restauracji i tak dalej, i tak dalej. Możemy również kliknąć szukaj w tym obszarze i widzimy, że mamy coś takiego. Tutaj po lewej stronie mamy po prostu nazwy tych restauracji i możemy właśnie klikając na nie zobaczyć, jakie tutaj mamy potrawy. Jeżeli chcemy wyeksportować tą mapę, no to oczywiście będziemy chcieli kliknąć sobie tutaj te przyciski. No i zobaczmy, gdzie tutaj mamy. Mamy udostępnić lub umieść na mapie. Mamy oczywiście ten link, możemy go udostępniać. Czyli mamy ten link i po skopiowaniu możemy go sobie udostępnić. Albo możemy oczywiście jeszcze tutaj wejść w jakieś więcej szczegółów. Tutaj mamy tych szczegółów więcej. Albo możemy wydrukować sobie, czyli klikając drukuj, możemy oczywiście wydrukować. Gdybyśmy chcieli plik zapisać w PDF-ie, oczywiście możemy to zrobić. Wystarczy kliknąć zapisz jako PDF. Klikając zapisz jako PDF, zobaczmy, jaki efekt otrzymamy. Efekt końcowy naszej mapy jest następujący, czyli w takiej formacie tutaj mamy tą mapę, możemy ją oczywiście powiększyć, także tak tutaj to wygląda. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.